napięcia grzbietowego, nie? Czyli czy w przysiadzie nam to przeszkadza, czy w drastycznych przykładach, słuchajcie, podczas chodzenia, nie? I teraz, co my najczęściej robimy, jak mamy właśnie to ograniczenie? No to mobilizujemy sobie kość skokową, tutaj, nie? Czy to manualnie, czy treningowo, to zwykle wygląda tak, słuchajcie. Mamy gdzieś tam gumę przyczepioną z tyłu. Na tej przyczepionej gumie z tyłu pracujemy sobie tutaj, cyk, nie? Tam ma być ten ślizg i tutaj wobik, nie? To część z nas zna, nie? Jakby, słuchajcie, często te mobilizacje to jest tak naprawdę troszeczkę praca, powiedział, znowu na objawie, a nie na przyczynie. Bo tu jest mechaniczne torowanie. Często się kończy na tym, że my tam na siłę w to wjeżdżamy i tam w ogóle się robi miazga. Tutaj nie ma miejsca po prostu. Nie ma miejsca i my tu tylko po prostu, tu jest kość, tu jazda, jazda, jazda. I co tu się dzieje? Step, 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 step. Nie, więc żeby zobaczyć w ogóle, ile jest czystego zgięcia grzbietowego tutaj, to musielibyśmy sobie w ogóle ustabilizować step i poprosić kogoś o ten ruch, nie? Możemy sobie to zrobić, nie? Czyli możemy sobie coś poprosić. O, proszę. A ja też sobie tak w ten sposób. Nie? Czyli patrzcie, musielibyśmy sobie na jej po prostu łuku gdzieś tam zareglować nasze ręce, nie? Oczywiście nie odciągamy wewnętrznej części stopy, tylko regulujemy ten łuk. Teraz prosimy ją, żeby szła do istoty. Troszkę wróć sobie i troszeczkę wolniej, nie? Wróć, wróć, wróć jeszcze. Ja ci powiem, wolno, sobie idź, 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 idź i stop. I w tym momencie tak naprawdę, słuchajcie, jest koniec zakresu ruchu w stawie skokowym górnym, no nie? Oczywiście na ten ruch, czy to w przysiadzie, czy to, słuchajcie, w życiu codziennym, no składa się jakby trochę ruchu jeszcze tutaj z tempu, czyli ona sobie śmiało może iść jeszcze do przodu, bez oderwania pięty. Natomiast my musimy mieć świadomość, że tyle ruchu, co wam pokazałem, jest w stawie skokowym górnym, a reszta to jest praca już stopy, nie? I teraz, dzięki ślicznie. I teraz zobaczcie, to nie jest tak, że my nie chcemy tego pełnego zakresu sprawdzać, no nie? No bo często jest tak, że nawet damy sobie między naszą stopę a ścianę jakąś tutaj, powiedział, przestrzeń i sprawdzamy, czy ktoś może dotknąć, nie? Myślę, że pół stopy tutaj i że może dotknąć. Wtedy sprawdzamy całość i okej. Tylko możemy sobie jeszcze to zróżnicować, czy my faktycznie, słuchajcie, tutaj w stawie skokowym nie mamy aby tyle ruchu, a wszystko, co używamy, to jest to. A my chcemy znowu, tak, chcemy mieć trochę ruchu w biodrze, trochę ruchu w odcinku lędźwiowym, tak i tu. Chcielibyśmy mieć tutaj trochę ruchu tu, a nie wszystko na stawach stępu, nie? Ale to jakby tak by the way, to ja tylko wam tak jeszcze tak rzuciłem. A teraz najważniejsze, co chcę wam przekazać, jest to, że po prostu sprawdzając sobie już nawet globalny zakres ruchu, czyli po prostu cyk, już nawet nie musimy tam patrzeć na ten łuk, idziemy do przodu i ktoś ma cyk taki zakres. No to większość z nas na czym się skupia? No słuchajcie, na brzuchatym łydki, tak? No bo najprostsza chłopska biomechanika, idzie on sobie stąd, dotąd, no to nie ma tego ruchu, no to musi jakby mieć problem z tym, no nie? No i na to wiadomo, ktoś zrobi masażyk, ktoś zrobi ekscentrykę, ktoś komuś powie, żeby sobie robił, wiecie, jakąś taką mobilizację, szedł sobie tu mocno pracował, nie? Ale słuchajcie, to niestety nie jest tak, że ten zakres ruchu, oczywiście w skrajnych przypadkach może być jakaś strukturalna zmiana, kość i tak dalej, ale w większości przypadków jest to funkcjonalne jednak, w wielu przypadkach jest to funkcjonalne. I teraz słuchajcie, między innymi kto może być winowajcą tego? Oczywiście, że brzuchatny. Ale również, słuchajcie, może być piszczelowy tylny. No i z jakiej tutaj parafii piszczelowy tylny, jak on w ogóle robi nam ten ruch? Ano z takiej, słuchajcie, że jakby ruch w przód i w tył, nas nawet, tak jak my się poruszamy, nie? W trakcie chodzenia, to jest wypadkowa wielu rotacji. O tym się już przekonaliśmy w tamtym tygodniu. Teraz tak samo tutaj, wypadkową tego ruchu, przód i tył, jest wszystko, co się dzieje w stopie. Te wszystkie tutaj mięśnie, które sobie przebiegają, mają wpływ. Teraz, jeśli weźmiemy piszczelowy tylny, to zobaczcie, co się z nim dzieje. On przyczepia się tutaj wysoko, przyczepia się do kości tak, piszczelowej, do błony międzykostnej i do kości strzałkowej. On sobie biegnie tutaj, cyk, patrzcie, tu
nasze kosteczki zrobiły takie ładne, bym powiedział, źródełko, jak rzeczny gdzieś tam strumyczek w górkach. I teraz on sobie idzie tu i on, słuchajcie, się przyczepia w tak naprawdę mnóstwo tutaj miejsc. To nie jest tak, że on idzie do jednej kosteczki, tylko on tu ma tak rozpościerające się, powiedział, rozcięgło. Trochę tu koświętowa, trochę te kosteczki i tak dalej. Teraz skoro on jest tutaj i my już nie przejdziemy do tylko i wyłącznie sprawdzania, co się z nim dzieje, słuchajcie, w statyce, tylko w dynamice, to zobaczcie, jeśli on jest tutaj, jego jakby rolą między innymi jest też to, nie? Czyli jego rolą między innymi jest, słuchajcie, to, że o, on między innymi biegnąc tu, to co robi? Jeśli ma tu punktum fixum, robi to. Cyk, i on tu zbiera troszeczkę. Nie? No i dobra, jeśli jakby tutaj nie ma jego, on jakby nie funkcjonuje odpowiednio, czyli jest też to, cyk, nie ma wsparcia z innych struktur, o czym zaraz powiem, bo on nie jest osamotniony na placu boju, czyli jest to, czyli jest taka smutna stopa w codziennych aktywnościach, też widzicie, że ona, bacił w analizę chodu, jest po prostu flaczkiem, który wpada i co krok jest to, wiadomo, ma być amortyzacja, ale kontrolowana. No to co się dzieje? On jakoś tu zaczyna walczyć, bo on chce walczyć, nie? On chce walczyć, jeśli jest nie w odpowiedniej aktywności, to będzie walczył i on zbiera swoje napięcie na całości, bo on tu już nie ma jednego punktu fixum, bo też jeśli to się stało, nie, to my wiemy, że tutaj nam idzie co? Słuchajcie, rozejście tu, kość skokowa idzie nam wtedy, o, jak to się otwiera do rotacji wewnętrznej, zatem idzie rotacja wewnętrzna tu, więc on tu jeszcze sobie schodzi i on jakoś próbuje walczyć. On zbiera napięcie, więc zbierając napięcie stąd, napinając tu, co on nam robi, słuchajcie? On nam zaczyna dać napięcie stąd. A jeśli on się przyczepia tak, to zaczyna nam robić z tymi kosteczkami to. Czyli strzałkowa do tyłu na zewnątrz, piszczelowa do tyłu do wewnątrz jeszcze bardziej, nie? I co nam się dzieje tutaj wtedy, na poziomie dolnym? Patrzcie, tu jest strzemionko dla kości skokowej. Teraz jeśli one są ciągnięte do tyłu, klinowacone, rotują się, to co się dzieje? Nam się dzieje troszeczkę to. Czyli kość skokowa się gdzieś tam do tyłu przemieszcza. Jak my tu mamy teraz na siłę ją tam wepchnąć, jak ona funkcjonalnie po prostu będzie się nam z każdym krokiem gdzieś tam fiksowała. I dlatego właśnie skupiamy się nie tylko na brzuchatym łydki, ale i na piszczelowym tylnym, ale i na piszczelowym przednim. On ma też swój mechanizm w tym wszystkim. Nie? Mówiliśmy sobie też o tym, że staw jakby w wyniku napięcia może zrobić trochę to, może trochę to, trochę to, trochę to. Przesadzam oczywiście teraz, nie? Ale pamiętacie, jak analizowaliśmy sobie postawę i ktoś miał na kolano jakieś takie trochę tak, trochę tak, nie? No to jakby widzicie, każdy tak naprawdę mięsień, mimo że on nie pracuje stricte w tej płaszczyźnie, tylko robi jakieś dziwne rotacje, będzie właśnie tutaj nam wpływał na ten zakres ruchu. Czyli my ten piszczelowy tylny musimy sobie co zrobić? Przetestować, sprawdzić cały tak naprawdę nasz schemat, przepracować, a na końcu go co? Też przerobić, czyli też jakby na samym końcu gumeczka i tak dalej, nie? Wiadomo, też teścik, z czego to wynika, diagnostyka różnicowa, ale właśnie gumeczka, cyk, później to, później tu tego różnego rodzaju, nie?